jest domem ciemnego tunelu. Ciemnego tunelu w Czarnoleśniu. Taką krótką rajdeczkę. Z tego powodu, że muszę iść niestety na nocka do roboty. 29 marca 2021 roku. Rajza robimy. Pierwszy rajza po zakończeniu sezonu narciarskiego. Sezon narciarski my skończyli. No, z racji tego, że już pogoda też nie pozwala. Jest ciepło, ponad 10 stopni. Jak sobie myślę, trzeba by dzisiaj do roboty już nie jechać na kole. Jeżeli oczywiście będzie to możliwe. Ale jak widzicie, aż tak ciepło, żeby sobie na krótkie pozwolić, to też bez przesady. Ale gościu chce zostać inwalidą po prostu. Zobaczcie, co oni tutaj z tymi lasami wyprawiają. Widok wręcz porażający. No ten las na potęgę, niestety. Niestety, na potęgę ten las tą. Kurde, jak mi się słaby, że jest. Żeby to jakiś COVID nie był pierwszy. Już blech mnie znerwio. Ale zawsze na początku taki rajdzy, no to trochę słabości musi być. W końcu tydzień bez rowera. A, tej ogodą. 2 tygodnie bez rowera. Muszę coś z tym blechem zrobić, bo mnie to zaczyna denerwować. Plastik się ułumał i dupa blada. Bez przerwy mi się to tam luzuje. I tak już jest kurczę od początku roku. Roba trochę rowery teraz zaniedbał. Z tego względu, że najbardziej że się poświęcił narciarstwu. Zresztą ze zrozumiałych powodów, bo narciarstwo w sezonie 2020 na 2021 bardzo mocno ucierpiało na skutek tego całego zamieszania z tym koronaświństwem. Podsumowanie sezonu już żeś zrobił. Na ostatnim filmie ze Skrzycznego. W ogóle ten Skrzyczny rzecz zdobył po raz pierwszy na nartach. Kiedyś go zdobył też na rowerze razem z panem Józkiem z Czechowickiego Towarzystwa Cyklistów. No a teraz po raz pierwszy na nartach, w sensie takim, że na ski turach. Rzeczywiście dość fajne przeżycie. I dość fajny, mocny akcent, kurczę, na koniec sezonu. Narciarskiego oczywiście. A co będzie z sezonem rowerowym?
tego to niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Zważywszy na to, że w ostatnim czasie dość fest panoszy się COVID na Miliardowicach i w ogóle w moich terenach. Więc tutaj możemy się spodziewać jeszcze jakichś dodatkowych ograniczeń niestety. Wczoraj, że był w kościele, naliczyliśmy 17 osób i ksiądz wyraźnie apeluje, żeby zaś ograniczyć swoje wizyty w kościele. Zwłaszcza, że teraz jest Wielki Tydzień, a wiadomo, co to dla wszystkich wierzących oznacza ten Wielki Tydzień. To już jest siebie tutaj i dowiedziałem się z takich nieoficjalnych źródeł, że ma powstać jakoś trasa rowerowa. Że ma powstać trasa rowerowa wzdłuż torowiska aż do Wisły. No ciekawa sprawa. Pierwsze słyszę o czymś takim, ale możliwe, że kiedyś to powstanie w jakiejś długiej perspektywie czasowej. Tam już jest Zalew Goczałkowicki po prawej stronie. Oj, Koleje Śląskie jadą. No proszę. Dziesięć lat Koleje Śląskie. Ja, ludzie z pozatykanymi gębami. No niestety, szaleje to ciulostwo. To jest też fragment trasy ultramaratonu Wisła 1200 od Baraniej Góry aż do Gdańska. Jadą możliwie jak najbliżej Wisły. Kurde, zryszołek się tu. O kurczę, przeszkoda. Bushcraftowy gobel, żeby nie stawać na tym. To można nogę skręcić. No i borat. Oj. Tak, bo tu jest bajerka. Może teraz trzeba puknąć, czy tam nic nie jedzie. Ale nic nie jedzie. W zasadzie przejechał. Tutaj mamy rzeka Bajerka, po prawej stronie, jak uchodzi do jeziora Goczałkowickiego, to jest jedyna rzeka, która do niego uchodzi.
jakby tak ogrobla w Chybiu. Właściwie nie wiem, czy to jest Zarzecze tutaj jeszcze, czy Chybie, ale bardzo fajna ogrobla, tyle że po deszczu raczej nie polecam tutaj jechać. Ale fajnie się czuje. Taką oto dzisiejszą krótko rajza. No bo niestety trzeba iść na noc do roboty dzisiaj. Ale jeśli się uda, to za Wielkanoc może się coś uda pokręcić. Bo Wielkanoc już za tydzień. Wszystko na to wskazuje, że znowu bez wizyty w kościele. Ludzie w krótkich spodynkach jeszcze, no nie porąbało kiedyś. Jechałby w dali, ale trzeba iść do roboty. Nie cierpię takiego czegoś, ale też nie cierpię siedzieć w takim chałupie. A ruszać się trzeba przecież, nie? Nie siedzieć przed telefonem. Gardzić się przed tabletem ani komputerem, to ma być ruch. No chyba że mamy COVID-a, no to wtedy z tym ruchem będzie trochę kiepsko. Ale trzeba robić wszystko, żeby tego COVID-a nie mieć. Oczywiście nie dajmy się zwariować, bo rząd swoje robi, sieje panikę, moim zdaniem niepotrzebną, tylko po to, żeby ludzi wystraszyć. No to już kończymy nasze rajdowanie. Fajnie było, na razie.